Matura z matematyki. Podstawowa matematyka według tego nowego schematu. I zadania. Będzie 13, tak, 13 testowych i ile 7 albo 6 otwartych. 6 wielomiany z geometrii. Zadanie z ciągów, jedno takie dość sprytne. I jakieś procentowe obliczenia, część zadań to takie jeszcze do gimnazjum. W zasadzie. A to testowe? To ABCD były odpowiedzi, nie trzeba było robić i obliczeń. Ile wyboru? Nie, tylko jedna odpowiedź dobra. A tobie co największą trudność sprawiło, czy cokolwiek? Zadanie z kątami było dosyć podchwytliwe, gdyż było trzeba dużo napisać różnych oznaczeń i w końcu w tych oznaczeniach się pogubiłem. I co sądzisz o obowiązkowej maturze z matematyki, którą no już wy jako pierwsi, prawda, będziecie, wracacie właściwie do tego zwyczaju? Myślę, że nie powinna być trudna, ponieważ wtedy dużo osób nie zda maturę, ale uważam, że nie powinno być wprowadzonej matury jako obowiązkowej, ponieważ klasy polonistyczne niekoniecznie są dobre z matematyki i będą miały jeszcze trudniej niż inne profile. No to co? A my musimy polski zdawać. Ale... No, klasy matematyczne muszą zdawać polski, a tutaj dotychczas wszystkie humanistyczne mogły polski mieć sobie w głębokim matematykę w głębokim poważaniu i w ogóle nie zwracać na nie uwagi, tylko tyle byle zdać. No ja uważam, że matura z matematyki jest potrzebna, to zabrzmi to szowinistycznie, ale powinna być jednak obowiązkowa, bo w dzisiejszych czasach matematyka jest niezbędna do oszczędzania pieniędzy, do liczenia, do tego, żeby jakoś w tym świecie funkcjonować, kiedy do nas z każdego plakatu, z każdej wystawy przemawiają cyferki. Także no jednak trzeba mieć w tym jakieś takie, być w tym obieganym, żeby normalnie funkcjonować i nie dać się wyrolować w pierwszej lepszej firmie.